kobiet w Kolbudach jak zwykle świętowany był ze sporym rozmachem. Tym razem dla wszystkich pań włodarze gminy przygotowali nie lada niespodziankę. Na kolbudzkiej scenie niezapomniany występ dał Andrzej Rybiński. Dziękuję bardzo. Kobiety, faktycznie to jest gorący materiał, że się tak wyrażę. No to jest moja publiczność. Mam nadzieję, że kobietki będą zadowolone. Bardzo je lubię, bardzo je kocham. A i bez nich nie byłoby w ogóle życia, co jest samo w sobie tak oczywiste, że nawet nie trzeba o tym mówić. Moja żona jest gdańszczanką, w związku z tym tutaj tereny niemalże jak swoje własne, jak tu Bylcze. A to zawsze mi się bardzo podobało. Kochane kobiety, bądźcie sympatyczne dla nas. Nie złośćcie się, jak czasami przyjdziemy trochę później do domu, jak trzeba. Jak przyniesiemy trochę mniej pieniędzy, to też się w ogóle nie złośćcie na nas. Kochajcie nas, bo my was bardzo mocno kochamy. I po prostu bez was nie wyobrażamy sobie życia. Ściskamy was i całujemy bardzo mocno. Pan Andrzej zaśpiewał kilka piosenek ze swojej najnowszej płyty, jednak panie zgromadzone w kolbudzkiej sali koncertowej czekały na jego największe hity i oczywiście się nie zawiodły. Robić pewne modyfikacje. Z Rajstop zrezygnowaliśmy. Tulipany pozostały, ale jako dodatek do tulipanów pan Andrzej jako żywo znakomicie się nadaje. A ponieważ panie są cudowne, są warte wszystkich bogactw tego świata, doceniane przez nas, no może nie zawsze, więc w ten wieczór 8 zrobimy wszystko, żeby się poczuły docenionymi, żeby naprawdę uznały, że my je wspieramy, ale oczekujemy tego samego. I myślę, że dzisiejsze życzenia zakończy dziewczyny. Bądźcie dla nas troszkę dobre na wiosnę. Myślę, że będzie fajnie. Dziękuję. Co prawda Dzień Kobiet jest tylko raz w roku, ale nam wydaje się, że w Kolbudach ten dzień obchodzony jest codziennie. Polecamy również zobaczyć Big Cyc w Kolbudach. Zapraszamy na relacje i wywiad oraz rekordowy WOŚP w Kolbudach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.